Cześć, dzień dobry, z tej strony Dusia ja dziś przedstawię Ci 5 porad na to, aby nikt nie złapał Cię za ten killer. Przytulaj wszystkie obiekty, wokół których biegasz. W Dead by Daylight w 99 przypadkach killer będzie szybszy niż Ty. Więc jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na przeżycie, naciskaj swoim ciałem na ścianę oraz inne obiekty jak tylko możesz. Dzięki temu wykonasz jak najszybsze oraz najbardziej zoptymalizowane okrążenia wokół przeszkód. Przestań kampić palety. W ten sposób tylko marnujesz czas oraz przede wszystkim paletę, która mogłaby przydać się komuś innemu. Zamiast rozstawiać obóz przy palecie, spróbuj polupować się wokół przeszkód, aby paletę zrzucić w ostateczności do ucieczki. Pamiętaj o tym, jaką paletę zrzucasz. W grze znajdują się tzw. palety bezpieczne oraz palety niebezpieczne. Palety bezpieczne to takie, przy których zabójca musi przejść długą drogę, aby do Ciebie dotrzeć, okrążając mocno przeszkodę lub niszcząc paletę. Taką paletę znajdziesz na przykład w shaku. nie bez powodu nazywana jest ona złotą paletą w grze. Niebezpieczne palety to takie, które znajdują się głównie przy małych przeszkodach, gdzie zabójca może z łatwością okrążyć przeszkodę, aby do ciebie dotrzeć. Szczególnie w miejscach bezpiecznych palet postaraj się jak najdłużej utrzymać bez konieczności zrzucania ich. Spróbuj oszukać przeskok przez paletę. W miejscach niebezpiecznych palet możesz mieć problem z ucieczką, jeżeli killer nie będzie chciał tej palety zniszczyć. Wówczas najlepiej będzie próbować fejkować przeskoki przez paletę. Podbiegasz do palety tak, jakbyś chciał przez nią przeskoczyć, ale jednocześnie zaczynasz biec dalej. Większość zabójców w tym momencie cofnie się, aby spróbować złapać Cię z drugiej strony. Jeśli zabójca dalej będzie kontynuować pościg, nie odbiegaj od lupy, kręć się dalej przylegając do obiektów. Pamiętaj, by być ostrożnym przy pajkowaniu palet. Drugi raz zabójca może się już na to nie nabrać. Zyskasz na tym nieco czasu, a i być może zmusisz tym killera do zniszczenia palety, co da Ci dostatecznie dużo czasu, aby dobiec na kolejną lupę. Obserwuj co się dzieje. Przyjęło się, że za siebie patrzy tylko gracz grający Deadhardem. To wielki błąd. Staraj się patrzeć za siebie przy każdej ucieczce przed zabójcą. Obserwuj co się dzieje i jak zbliża się do ciebie. Pamiętaj, że często zabójcy grają też na światełko, więc bardzo ważne jest, abyś obserwował co robią i czy nie próbują cię zmylić. Staraj się zwracać uwagę i odpowiednio reagować na to, co robi killer. Jeżeli podobał się ten materiał, dajcie znać w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.